Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Subnautica. No i moi drodzy, kontynuujemy zwiedzanie wraków, bo bez tego to my daleko nie pojedziemy. Daleko bez tego nie pojedziemy, no niestety jest to czynność, którą zaniedbałem i być może gdybym to robił od samego początku i eksplorował te wszystkie wraki od samego początku, być może nie musiałbym się teraz wracać i tego wszystkiego sobie ciumkać i po prostu zbierać tego cię na siłę. Więc niestety, ale przed nami sporo roboty, przed nami tutaj naprawdę jest sporo roboty, sporo szukania i sporo zwiedzania. Mamy tu kapsułę szóstą, ale z niej mamy chyba wszystko wyjęte, si. Tu jest wszystko powyciągane, więc sobie tą kapsułkę szóstą oczywiście, pyk, wyrzucamy i płyniemy do następnej. Wiem, że powinienem to robić za pomocą Simofa, a nie Seaglide'a, ale wiecie co, no mam tak mało baterii, że trochę się boję. Się boję i wolę chyba to zrobić Seaglide'em szybciutko, raz, dwa, trzy, zwrotnie. Mam nadzieję, że mnie nic nie zje, ale no wiadomo, że to różnie bywa, tak? Wiadomo, że to różnie bywa. No tak jak powiedziałem wcześniej, szukamy kasetki. Szukamy kasetek w sumie, nie kasetki. Dobra. To teraz wrak 97 metrów stąd. I powoli wracamy do Cyklopa i kierujemy się w stronę naszej tymczasowej bazy. To są chyba, to są te, prawda? Prawda. No i tutaj też również nic nie zostało do zbadania. Nic nie zostało do zbadania, więc sobie odznaczamy. Wracamy do Cyklopa. I moi drodzy, jeszcze jakie dzisiaj plany będą w stosunku co do powrotu do naszej bazy tymczasowej i co dalej. Ogólnie będę chciał bardziej sobie pozwiedzać miejsca obok Aurory. Tam, gdzie sobie pływają te ripery i tym podobne, bo tam się zrobił lekki szum. Dlatego one tam pływają. Zresztą Reapery chyba lubią nawet radioaktywność. Być może nawet uda mi się takiego jednego sobie zeskanować. Może nie byłoby to głupie. I może byśmy się też więcej o nich dowiedzieli. Być może nawet dowiedzielibyśmy się kilku istotnych informacji, które pomogłyby nam przetrwać w ich środowisku. Tego nie wiem. Widzę, że nam tylko już prąd tutaj siada powoli. Kurde, blaszka, jestem czaszka, no. Dobra, płyniemy. Mam nadzieję, że tylko baterie są. Jak to wygląda? Tu już wszystko mamy zwiedzone. Być może tutaj sobie przystaniemy. Tu sobie przystaniemy, ja sobie zwiedzę jeszcze i to. W ogóle wymiennik obcych, tak? Zwiedzimy sobie i tu, i tu. I polecimy sobie również potem tu. Jak widzicie, potem to już będzie blisko. Tu sobie staniemy, zwiedzimy sobie jeszcze ten wrak na szybkości i wrócimy. Dobra, taki jest plan. Taki jest plan, czyli bardziej troszeczkę na północ. I dajemy. Dajemy, bo naprawdę no, mamy troszeczkę do roboty i chciałbym w tym odcinku przynajmniej znaleźć tą WZ2. Naprawdę, to jest takie no, dla mnie minimum w tej chwili do zrobienia. Totalne minimum. W szczególności, że mi się dobrze w tą Subnautica gra, no ale to takie zwiedzanie, wiecie, samoistne tych wszystkich wraków. To tak dupa. Tak trochę dupa. Zastanawiałem się również ostatnio, czy przypadkiem użycie syreny, gdy nas zgoni taki Reaper, czy na przykład by go delikatnie nie odgoniło. W sumie to jest ciekawe. Dobra, tu mamy jeszcze obszar cieplny. Ej, proszę wstać. Do góry. Do góry i bardziej zaraz się będziemy kierować na północ, ale w międzyczasie ja sobie skoczę glidem do tego miejsca, gdzie wam mówiłem. Zastanawiam nawet, czy wyłączać silnik, ale tak, wyłączę ten silnik. Wiecie, te baterie to jest jednak coś, co jest nam potrzebne dosyć mocno. Więc wolałbym raczej te baterie sobie zaoszczędzić. Dobra, więc tak. Szybki spływ. No oczywiście musiało mi zabrać baterii. Jakżeby to inaczej. Teraz pytanie, gdzie jest ten cholerny wrak? Pewnie na samej górze. Niepewnie, a na pewno. To w ogóle chodzi o ten live pod chyba, tak? Cóż to jest? Baby shark, jaki ty jesteś szaleńczyk czy czeńczyk? Hej, proszę się uspokoić. Gnoju jeden ty.
Dobra, coś dostałem. Mały podarunek od nieznajomych. Mam nadzieję, że ci się to przyda. Dobra. So like my way to home. Dobra, że to jest dla osób, które również straciły, że tak powiem, drogę do domu, jak i ja. Dostaliśmy? Dostaliśmy palnik laserowy, dostaliśmy działko impulsowe, pustą baterię i apteczkę. Dzięki, ziomo. Dzięki, ziomo. Czy się przyda? Nie wiem. To jest Aurora. To jest Aurora. Tutaj ten life pod sobie oczywiście odznaczmy, bo no, my go patrzyliśmy na pewno. Patrzę, tu żadnego nie ma. Nie ma, ale chyba nie. Tak, to jest w ogóle nawet wskaźnik energii. Kurde, uspokój się. Jak jest agresywny. O, lew morski. Kurwa. Król dżungli. Król wód. Jest znalazł, cholera jasna. I wiecie, to tak sobie myślałem ogólnie również na temat tego bioreaktora i w sumie gdybyśmy znaleźli sobie miejsce, w którym mielibyśmy dostęp na przykład właśnie do tych próbek i tym podobnych, to nawet tak, na chłopski rozum, to nie jest nawet głupie. Bo mamy dostęp do darmowej energii tak naprawdę. Zamiast za to, że tam nożem trochę pomachamy, tak? Może to nie jest głupie. Może to nie jest głupie. Dobra, bardziej teraz na północ, tak? Od bazy jesteśmy 900 metrów, więc i tak już dopłyniemy i tak, więc ja już się, no, przynajmniej troszeczkę mniej boję. Weźmy troszeczkę niżej. Żeby te wszystkie też wraki łapać w międzyczasie. Nie wiem, co tam walnęło. Ale coś walnęło. Coś tam wylnęło. Coś tam walnęło. Dobra, tu nie widzę żadnych wraków. Jakieś tam nas coś atakuje chyba nawet. Bo tu jest gejzerek. Jest wymiennik cieplny. Szybki simow. Seaglide, nie sim. Bo to jest tutaj. I my tu nawet byliśmy, nawet pamiętam to miejsce. Byliśmy, ale odznaczmy, żeby było na 100%, żeby tam, wiecie, nie było lipy. Może coś zostawiliśmy, czegoś nie wzięliśmy. Ale no mówię, no pamiętam jak tutaj się bawiłem z tymi ogórkami i coś zrobiłem. A może i nie? Wiecie, w sumie te wraki mogą być bardzo podobne do siebie. Ale naprawdę wydaje mi się, że go ogarniałem. Nawet pamiętam, że tu nic nie było potem. Takie trochę oszukane. No pewnie, że tu byłem. Ale zostawiłem PDA. Karta. Definicje. Transrząd, niezależny organ, który sprawuje właściwą kontrolę nad przynajmniej jednym systemem słonecznym i bramą przestrzenną. Obywatel. Osoba, która wyraża zgodę świadomie i bezwarunkowo autorytet uznanego transrządu. Karta. Pełna umowa prawna podpisana przez 37 niezależnych transrządów zawarta w niniejszym dokumencie. Federacja Transsystemowa FTS. Żandarmeria wojskowa, która pilnuje przestrzegania ustaleń karty. Niezależna, ale jednocześnie sponsorowana przez transrządy. Transsystemowa brama przestrzenna. Jakakolwiek stała instalacja, która pozwala na przemieszczanie się pojazdów pomiędzy systemami słonecznymi. Zasady transrządów. Każdy transrząd ma równe prawo do najbardziej podstawowego prawa wolności i musi to uznawać u innych. A. Każdy transrząd ma prawo do własnych bram przestrzennych i infrastruktury planetarnej. B. Każdy transrząd ma obowiązek udzielać dostępu do bram przestrzennych innym transrządom na równych warunkach i bez pobierania opłat. C. Każdy transrząd jest zobowiązany do finansowania i współpracy z FTS. 2. Każdy transrząd ma prawo do pełnej autonomii z wyjątkiem zastrzeżeń ujętych poniżej. A. Żaden transrząd nie może opracować broni i technologii ujętych w załączniku 91. B. Żaden transrząd nie będzie stosował nadużyć przeciwko ludności. Ciekawe, ale czemu ja to PDA nie znalazłem? I widzicie, dobrze, że tu wpadłem. Bardzo dobrze tu wpadłem. Zyskaliśmy darmowe PDA. Bardzo mnie to cieszy. Możemy sobie to już odznaczyć. Wiem, że tych wraków tak niewiele zostało w sumie.
Potem sobie cyklopa już zostawimy w tamtych miejscach. Załadujemy wszystkie ładwarki, nieładwarki do... Znaczy baterie do ładwarek. I polecimy sobie Seaglidem. To jest Seamothem. Boże, Shiro. Shiro ma Shiro. Tutaj też w sumie nie jest głupia, głupia opcja na bazę. Dużo miejsc cieplnych. No, można było jakieś pomyśleć na taką, wiecie, bazą nawet tymczasową. Baza tymczasowa, dobra. Podlecimy sobie tam tego wraku, bo widzę, że bez problemu możemy, bo i tak potem lecimy stricte full na północ. Znaczy to nie będzie jakiś tam problem. Bardziej bym się chyba na Ista skierował. Au. Proszę zostawić mój tyłek. Ogórek. W ogóle kryształy uranitu już się nawet pokazały. To bardzo ciekawe, że jesteśmy 400 parę metrów. Zobaczcie ile ogórków. Spokojicie się? Czy nie? Gamonie? Dobra, chyba się uspokoiły. Albo i nie. No górki dalej w akcji. Dobra, tutaj jest kolejny wrak. I to już jest ostatni wrak, przynajmniej w tej chwili przed powrotem do bazy, tak? Nawet tu jest coś zamknięte. Chociaż z tymi zamknięciami to jak widać czasami różnie bywa. Czasami różnie bywa. Już to jest. Karabin unieruchamiający. To mnie nie interesuje. To jest... Au! Powie mi ktoś, co mnie walnęło. Bo ja tego nie rozumiem. Ja tu byłem. Ja tu, moi drodzy, byłem na pewno. Si, ja tu byłem. Dobra, czyli kolejna miejscówka, którą możemy sobie bez problemu odhaczyć. Nic tu raczej nie było, no jest ten dyspozytor wody. Czy generator wody, to może bardziej. Dobra, klikamy. Klikamy. No to wszystko chyba tu, nie? Tak, bo nawet kasetka jest wzięta. No dobra, ale przynajmniej już wiemy, że tutaj mamy wszystko gotowe. Wracamy do bazy. Ładujemy dupsko i oczywiście... I oczywiście, idziemy dalej szukać rzeczy. Tylko tym razem już w stronę Aurory. Tym razem w stronę Aurory. Zobaczcie, jakby jeszcze prądu zostało. Kurde, elegancko. Dobra, teraz full na North. Cała długa. Cała długa, tylko myślę, że możemy delikatnie zmniejszyć kurs, zniżyć kurs. Być może tutaj coś też znajdziemy. Ja przywaliłem ogonkiem nawet. No przywaliłem. No przywaliłem. Kolejne ogórki mnie ścigają. Niedobrze. Dobra, jest nasza baza. Ja widzę, że delikatnie nawet dostajemy po dupce. Nawet delikatnie dostajemy po dupce. No mam nadzieję, że jak tu zaparkuję, to nie przyjebię. No, rozjebałem całą bazę. O shit. Woda mi się leje. Woda mi się leje, niedobrze. Niedobrze, ale wiecie co, aż trzymałem oddech w jednej chwili. Kurwa, nam tu ripery pływają. Znaczy, nie ripery, zwykłe lewiatany. To nie są riper lewiatany, to są zwykłe. Łooo, kiciuś. Au! Górek. Ty se kurde stary, normalnie grabisz. Ojej. Dobra, gdzieś tu walnęło pożycie. To nie jest pożycie. Patrzcie, jaki śmietnik, no. No, napraw to, napraw.
Nie wiem, czy on wali to. Zamęda. Jak się tam woda leje nadal? Ten lewiatan tam pływa. Oj, pływa. Pływa dziad, no. Wiecie, przynajmniej jest teraz troszeczkę emocji. Nie wiem, czy ja na takie emocje jestem gotowy. Kurwa, one tu płyną. Płyną, 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 płyną. O bur, spokój się! No co za dziad? Ciekam się. Tu też woda! Ja pierdykam. Mam nadzieję, że już mi się zatkało, co? Tak, dobra, zatkało się. Więc tak, teraz plan jest taki, że musimy wziąć wszystkie, ale to wszystkie nasze... nasze ogniwa energetyczne. Baterie, nie baterie też. Żeby wszystko pozbierać, co my mamy tutaj związanego z prądem. Wszystko, co jest związane z prądem... Dobra, ja sobie tu zapiszę grę. Jakbym miał zaraz umrzeć, to wolę mieć grę zapisaną. Dobra. Kolejna ogniwka. Mam nadzieję tylko, że mnie tu nic nie trzaśnie zaraz. Użyjmy w ogóle tej apteczki, dobra? Za chwilę, bo widzę, że inaczej się nie da tego użyć. Wodę też możemy sobie wypić. Wodę też możemy sobie wypić. Dobra, zbieramy wszystko, ale to wszystko. I ogniwa. Może też jak po prostu to będzie, wiecie, puste. Bez prądu. Też może te moby nie będą chciały aż tak atakować chętnie. Chociaż może nie śni tej głowy, mi się wydaje. Poczekajcie, bo jeszcze nie sprawdziłem, jak tam nasz stan jest cały, dobra. Nie ma tragedii. Kurwa, pływa dziad jeden. Pływa gnój. Szukam, gdzie jest rozwalone poszycie tego wszystkiego, ale chyba w środku. Bo nigdzie indziej nie mogę znaleźć. Tak, w środku, dobra. W dwóch miejscach nawet. Nie wiem, czy nawet tego nie zrobiłem, jak się tutaj próbowałem wtedy wydostać, na samym początku. Dobra, dobra. Ty mnie tu nie cwaniakuj. Ładuj mi ogniwa. Jak ja tak będę te ogniwa ładował, to ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Okej. Okay. Jak tam nasz konstruktor bas przy okazji? Czy my mamy jakieś źródło zasilania? Nie mamy. Muszę sobie skądś zabrać na chwilę. No tak widno z prądem to jeszcze nie miałem. Ładowarka do baterii. Niech będzie. Niech się robi. Nawet mogę ze dwie zrobić. A nie mogę zrobić dwóch. Tego mi brakuje. Jeden przewód jest elektryczny. Chodziło, mogę wziąć tutaj to. Kurde, jak to się długo osusza. Jak to się długo osusza. Dobra. No, tego nie możemy tutaj zrobić niestety, ale... Wyciągnij to. Na chwilę nawet mogę sobie bez problemu powyciągać. Powyciągać i sprawdzić, które baterie mogę sobie tak na szybko doładować. Okej. W ogóle to jest palnik kolejny laserowy, który jest dla mnie w tej chwili nie do wzięcia. Nawet nie to, że nie do wzięcia, tylko po prostu no, jest zduplikowany, tak? Jest zduplikowany, dobra. Tu się ładuje, w ogóle te ogniwa też się szybko jakoś w miarę ładują, więc spoko. Jak tam Reaper Leviathan pływa sobie gdzieś tu? Gdzieś se pływa. Nie Reaper Leviathan, bo Leviathan zwykły.
Jest jakiś fragment. Gdzie ty to wykryłeś? Na samym, samym rogu. Zasięg skanowania 500 metrów, to nie jest mało. To nie jest malutko. Tego palnika też mogę wyciągnąć. W ogóle przydałoby się zostawić te rzeczy ewentualnie, ale nie mamy nawet teraz baterii, żeby sobie to zasilić. No trudno. No trudno. Tu już jest 95%. Dobra, moi drodzy, ja do was za chwilę wrócę. Niech to mi się podładuje i widzimy się za chwilę. Okej, moi drodzy, już jesteśmy, już tutaj pozbierałem wszystkie rzeczy, więc spoko. Zbieramy sobie ogniwka przy okazji. Wsadźmy sobie te stare, które są jeszcze zużyte. Z taką ilością ogniw to raczej nie ma żadnego problemu. Pozmieniam baterie wszędzie, więc luz, bus, orzeszki. Myślę, że nam wystarczy tego wszystkiego, więc na spokojnie. Na spokojnie. I tutaj, moi drodzy, nie wiem, czy widzicie, ale pokazało mi kilka fragmentów. Kilka fragmentów. W ogóle zacząłem się bawić... kamerami, dronami. I zauważyłem, że da się nawet włączyć podświetlenie całej bazy. No tam, gdzie się ta kamera patrzy, nie? Ale nie, dobra, się już wyłączyło, nieważne. Nie było tematu. Nie było tematu, dobra. No tutaj on sobie tu gdzieś hasa, tak? On sobie tu gdzieś hasa, więc musimy mieć to na uwadze wszystko. Jest tam ten Reaper Leviathan, albo zwykły Leviathan, bo Reaper to jest ten błyszczący. Zobaczmy sobie te fragmenty, które nam się zanalizowały. Raczej wątpię, żeby one były jakieś istotne. Ale z pewnością będę chciał się również przejść po tych naszych wrakach. Ale kierując się w stronę Aurory oczywiście. Ja tu nie byłem, chyba. Ja tu nie byłem, moi drodzy, chyba. O kurde, no, czyżbyśmy znaleźli kolejną, jakąś tutaj, kolejny portal? Czyżby? Czyżby tak może być? Co to jest? Wyświetlenie. Oczywiście weź teraz tu wejdź. Dobra, to nie jest problem. Zobaczymy, czy ten portal możemy użyć, bo to jest w sumie ciekawe. Zobaczcie, że tu też nie mamy użyć kostki jonowej. I my tych portali chyba nie możemy jeszcze używać. My tych portali, moi drodzy, jeszcze chyba nie możemy używać. One są faktycznie, ale są jeszcze nie do ruszenia. A ciekawe, czy to jest wyspa? Nie, to nie jest wyspa chyba. Oczywiście mi powiedzcie, czy ja mam jakieś szanse, żeby tutaj odpalić te portale. Czy ja muszę po prostu gdzieś kostkę przenieść, czy to na kostkę zareaguje? Bo wydawało mi się raczej, że powinno być jakieś UI, które powie, włóż tu kostkę, tak? Na logikę. Ale być może nie. Być może po prostu potrzebujemy tą kostkę mieć przy sobie. Być może i tak jest. Czyli dobra, wiemy, że w okolicy tutaj mamy gdzieś portal. Gdzie ten portal nas zaprowadzi? Nie mam pojęcia. Być może to są również portale w drugą stronę, w sensie wyjściowe. Że trzeba najpierw wejściowy zaaktywować, żeby mieć taki portal wyjściowy. Być może. Tak też może być, kochani. Ja to tak widzę. Dobra, mamy tu kolejny portal, ale tu już byliśmy. Mi fragmenty po prostu... Ach, dobra, dupa straszna. Dobrze, że i tak mniej więcej w tą samą stronę idziemy. To się aż tak nie zjeździłem. Bo idziemy właśnie w stronę Aurory i w stronę tych miejsc, w których definitywnie jeszcze nie byliśmy. W sensie mamy na mapie ciemno, tak? Szkoda, że mi ostatnie wyszukane rzeczy zginęły, no ale niestety nie zauważyłem, że ten mod nie był kompatybilny tym autosave'em. No i wyszło jak wyszło, tak? Wyszło jak wyszło. Tu mamy jakieś rzeczy też. Złom. Obstawiam, że również możemy tutaj znaleźć lewiatany. Tak, przynajmniej mi się wydaje. No właśnie, czego my w tej chwili szukamy? No bo cyklopa już mamy, tak? Mamy również Simofa, mamy Brown, mamy teoretycznie wszystko.
Tylko teraz szukamy upgrade'ów. Szukamy upgrade'ów, które gdzieś tu muszą być, z tego co rozumiem. Szukamy stricte kasetek. Szukamy stricte kasetek. Nie szukamy tak naprawdę żadnych fragmentów, ani sobie tylko szukamy kasetek. Dobra, baby sharki są. Baby sharki są, widzę tam ząb stalkera nawet. Ja mu gdzieś znalazł. Dobra. To mnie na mapce teraz widać mniej więcej jak to wygląda. O wilku mowa, o tobie właśnie też mówiłem. Tam jest aurorka, tak? Si. Tam jest aurorka, no a my szukamy dalej kasetek. Kurde, nie strasz. Brzydalu. A ciebie widzę. Tylko żeby tutaj nie było żadnego. Ale miał surprise'a, że patrzę się w prawo, a mi tu pyk. Czeluści. Dzień dobry, buongiorno. Mam nadzieję, że nie. Cholera, nie widzę teraz go. Nie widzę go teraz. Ej, no trochę się cykam. Trochę się cykam. No, czy ty mi aurorę pokażesz? Jeszcze nie. To jest masa piachu. Jak to wygląda? Dobra, z tego co widzę, to my już lekkie kółko robimy, powoli. Jak się przyglądam, czy nie ma tu... O, coś tam było. Coś tam widziałem. Nie? Kurde, no, zdykam się. Zdykam się jak cholera. Jeszcze nie wziąłem działka. Gdyby nam być może dupę uratowało. No i chyba po mnie. Może jeszcze nie. Kurde, stalker, uspokój się. Okej, ty dziadu. Tylko pragnę przypomnieć, że my tu już jednego Simofa straciliśmy. Tego Shiro się tak boi. Widzicie? Gnoju. No to nie widzę żadnych kasetek. No, co się dzieje z moim... O nie. Mam 35% durability. Jestem na hita. Czyli jestem na hita. Być może gdzieś w tych złomach też coś znajdę, jak myślicie? Chodź tu, chodź tu. Trzeba cię naprawić. Trzeba cię naprawić, bo ja się trochę cykam. Nie mam wody. Jak zwykle. Kurwa, jak zwykle się wybieram sujka za morze, no. Być może też tutaj coś znajdziemy, wiecie, jakieś może... rzeczy ze skanowania, no nie wiem. Kurde, totalnie, nie wiem, ale nie wydaje mi się, żeby coś tutaj było. Zglądam, tu też nic nie widać. Nie, to czyżby naprawdę trzeba stricte przeszukiwać te wraki? To miałoby jakikolwiek sens? Bo ja naprawdę nie mogę przekroczyć tej granicy, którą ostatnimi czasy uzyskaliśmy, czyli głębokość i tyle. Tutaj tak przejdę, być może z Seaglide'em będę miał łatwiej troszkę.
Ale nie wydaje mi się, żebyśmy coś tu znaleźli. No dobra, trochę ociepiałem. Trochę ociepiałem i nadal nie wiem, gdzie możemy to znaleźć. Trzeba cię naprawić z pewnością. Tylko to nie jest ten sprzęt. To nie jest ten sprzęt. Poszukamy dalej. Szukamy dalej i ryzykujemy spotkania z lewiatanem. Baby Shark lata. O! Wychodzi na to, że tu naprawdę nic nie ma. Wychodzi, że naprawdę tutaj nic nie ma. Dobra, w takim razie, jak to wygląda? Fajnie to mapa pokazała. Mi widać, w którym aspekcie, czy w którym miejscu tego wszystkiego jesteśmy. I w którym coś zwiedziliśmy. Są jakieś skrzynki, ale one są pozamykane. Czy my tu byliśmy? My tu... Ha! Niewidzialna ściana, moi drodzy. A słabo, bardzo słabo. Po co dawać mi taki dostęp? Po co dawać mi taki dostęp i nadzieję do tego wszystkiego? Dobre pytanie. Dobra, czyli tu już zwiedzone. W ogóle jesteśmy jakoś pod tym... pod tą aurorą. W ogóle chyba nawet przejścia nie znajdę teraz. A jednak znalazłem, na szczęście. Na szczęście znalazłem, no ale nadal tu nic nie widzę. Dobra, spróbujmy ją teraz od boczku delikatnie wziąć. Naprawdę lipa. Ale tu może znajdziemy jakąś wodę, Baby Shark. Uspokój się, uspokój się, uspokój się. I tak mnie nie złapiesz. Po co ci to? Kalorie tracisz, chłopie. Opuściłeś sobie? Kurwa, król dżungli. I przynajmniej wodę znalazłem. Przynajmniej wodę znalazłem, tylko co z tego? Dobra, a tutaj... Gdzie my jesteśmy? To jest tylko i wyłącznie zejście do tych obiektów termalnych. No, trudno, będziemy się tu kierować teraz. Mam nadzieję, że jakąś wodę i tym podobne znajdę. Jest lifepod. Bo tak jakbyśmy dobrze płynęli. Na lifepoda. Mówię, trochę to jest przykre, że tutaj tego nie ma. Czuję się zagubiony, bo naprawdę nie mam pojęcia w tej chwili, jak to zrobić. I gdzie tego szukać? Ja też nie chcę, żebyście mieli to odcinki takie nudne, że tylko pływamy i tyle, nie? Mówiliście, że Patka mi w sumie mówiła, że warto szukać PDA i być może tam gdzieś to znaleźć. Problem jest taki, kochani, że my nawet nie możemy dalej zejść, bo nie mamy tego wózu dwójki. Ojojoj, niedobrze. Niedobrze. Zostaje nam tylko i wyłącznie przeszukiwanie naszych wraków. Chociaż no wątpię, żeby te wraki były w jakiś sposób... Może tutaj te wraki byłyby jakieś takie legitne. No ale już jak skoro tu jesteśmy, no to to zróbmy. Przeszukajmy te wraki. Zatem mój cel na dzisiejszy odcinek się nie sprawdził. Niestety, ale możemy sobie tylko i wyłącznie... pomarzyć, że znajdziemy tą WZ-kę. Tu już brak jest zrobiony, czyli w tą stronę. Niestety tak bywa. Tak bywa, ale wydaje mi się, że w następnym odcinku już to sobie... Po prostu już jak znajdę tą WZ-kę, już jak znajdę te wszystkie ulepszenia, dopiero wtedy po prostu włączę wam odcinek, bo no, naprawdę nie wydaje mi się, żeby to było ambitne dla was do oglądania.
To wtedy niestety też okaże się, że Subnautica generuje mi sporo czasu, który muszę inwestować, żeby cokolwiek nagrać. Ja w tej chwili używam Subnautiki właśnie jako taki zamiennik dla... Au? Zamiennik dla gier ambitniejszych. Au? Dobra, tu nic nie widzę. Żadnej szafeczki, żadnej skrzyneczki, nie ma nic. Czyli wrak odwalony. Lecimy dalej. Następny przystanek, południowy wschód. I to jest ten wrak. Czy tu coś znajdziemy? Śmiem wątpić, ale może. Nie, no tu też nic nie ma. Tu też nic nie znajdziemy. Ja jestem już trochę też zmęczony tym pływaniem po tych wrakach. No bo przyjmę się, że nic nie znajdujemy ciekawego, no. Trochę to przykre. Przykre, bo ja się denerwuję i wy się denerwujecie. Takie miejsce jak to na przykład, no totalnie naprawdę tu nic nie znajdujemy. Może już tu byłem, czy na pewno tutaj byłem. Być może wtedy coś znalazłem nawet. Dobra, kolejny pyk. No. Proszę mnie odznaczyć. Tak naprawdę głównie i tak się spoglądam wokół tych wraków, czy niemarnych kasetek. Dobra, następne. Jednak z Simowem lepiej się to wszystko zwiedza, powiem szczerze. Być może ryzykowniej, być może bez surowcy na pokładzie, no ale jest szybciej. Dobra, i to będzie ten wrak pewnie. Nie widzę żadnej kasetki wokół. Można sobie to odznaczyć. Kasetki wokół nie widać. Nie widać również niczego, co byśmy mogli sobie oprócz tych uszkodzonych rzeczy, ale tylko i wyłącznie wizualne rzeczy. Nic tu nie widać. Dobra, czyli... Dalej. Czyli po prostu dalej. A, i tu was zaskoczę, bo mam wodę. To prawda tylko jedną, ale mam. Dobra, bardziej teraz tu. Ja też pamiętam, że mamy do zwiedzania tą bazę na głębokości chyba... 1000 metrów? 1200 metrów? Jakoś tak. Co to było? Bo to ustrzelił. Dobra. Kolejny wrak jest tu. Tego nie widzę. To jest bardziej po prawo. To można wrakiem nazwać. Jedna skrzynka. O dwie. Dobra, trochę więcej. No, ale też nic tu nie widać. Więc odklikujemy. Tu widzę, że też będzie wraczek. No cóż. No nie widzę tego, naprawdę nie widzę tego. Nie wiem, gdzie to może być. Totalnie się zgubiłem. To jest nasz life pod. Bardziej gdzieś tutaj jest ten rak. Tak, nawet jeszcze delikatnie. Tu jest ten rak i ja nawet pamiętam go, jak chyba tu schodziliśmy. Wiem, że też koło lightpoda był jakiś braczek. No ale tu nic nie ma. Tu nic totalnie nie ma. Mamy te jakieś takie podstawowe rzeczy, które już odkryliśmy, więc tam to nie jest potrzebne. Więc
Nawet nie podlatuje. Tutaj ten wrak na pewno zwiedziliśmy, bo pamiętam go nawet. Chyba bardziej na prawo. Tu? W drugą stronę. Jeszcze bardziej w tą. O tu. I to pewnie będzie w trawie jakiś wrak. Znając życie. Nawet na pewno, bo widzę już po biomie, że to będzie trawa. To jest tamto. I tu też pewnie byliśmy, na pewno byliśmy. Te drzwi mogą być pozamykane, bo one się chyba przy każdym save'ie zamykają. Tak, te skrzynki podpierane, wszystko podpierane. Wyspawane również. No ale być może gdzieś PDA? Myślałem, że zostawiłem, ale nie. Dobra, no nie ma nic. Można sobie to też odhaczyć. Kolejny, jeszcze w lewo. Będzie gdzieś w tą stronę. Niedaleko radiolatarni. Tak sobie myślę, żeby tam się nie zagłębić, bo to będzie chyba ten jelly coś tam biom. I pytanie, czy w tym biomie jelly coś tam sprawdziliśmy wszystko. Bo znając życie, to ja mogłem ominąć tam cokolwiek. I już nam to wszystko wtedy zejdzie na psy. Bo już nie po kolei to będziemy robić. Już gra tak naprawdę, wiecie, po części mogliśmy tam rzeczy jakieś wziąć. Kilka rzeczy zostawić, no i gra już myśli, dobra, on już tam był. Dajemy mu inne rzeczy, a tak naprawdę nie mam podstawowej rzeczy, czyli zejścia głębszego, to jest Seamoth. Więc ja się chyba wrócę na pewno na ten biom żelkowy. Au. 56%. Trzeba naprawić. No way. No way. Będzie naprawić znów. Przestań go gryźć. A to jest wszystko do Seamotha. Fragment Seamotha, fragment Seamotha. Ale wiecie co, ja sobie nie przypominam tego wraku. Fragment sterowni skanującej. Też sterownia. Ale czy ja byłem w środku? To jest dobre pytanie. Naprawdę sobie nie przypominam, żebym tu wchodził. Szukamy wejścia. To niespodzianka, wejścia nie ma. Tutaj Bisharck sobie odpuścił. Dupa, nie odpuścił sobie. O ty, ale ty wysoko umiesz pływać. Już? Skończyłeś? To dobrze. To ja mogę powrócić do swoich tych kompetentnych rzeczy. Tu jest zamknięte. I tu nie wejdziemy. Naprawdę wydaje mi się, że tutaj wejścia nie ma. Albo po prostu tego wejścia nie widzę. Naprawdę chyba go z każdej strony obszukałem. I wejścia nie znalazł. Więc moi drodzy, no to jest pod takim znakiem zapytania, bo naprawdę nie wiem. Czy ja tu w tym wraku byłem? Chyba też jeszcze nie. To od razu sobie go może przelećmy. Dobra, na razie ten wrak sobie odhaczę. Odhaczę sobie ten wrak. Seamoth jest tutaj. Wracamy do biomu Jelly.
i tam trzeba głębiej przeszukać. Ale moi drodzy, tymczasem to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jestem filmu Gralos Shiro. My się widzimy oczywiście w następnych odcinkach Subnautica. Trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!